Cześć, witajcie moi drodzy tawerna z tej strony. Lecimy dalej z tematem, jeśli chodzi o atakowanie tych postępów pojedynczo. Zastanawiam się tylko, czy tego Grima Cronsona, czy raczej Damnila Strażnika obietnic na początek tutaj próbować stłamsić. Tracą też tam kilka jednostek naturę. Zapiszę sobie, no zaatakuję tego Grima Cronsona, bo on nie powinien uciekać z racji tego właśnie, że ma wsparcie. Ale zaatakujemy nagłym atakiem, więc się trochę zdziwi chłopak. Te żyrokoptery, no jakie ja mam odpowiedź tak naprawdę na te żyrokoptery? No żadną. Mam Wargeisty co najwyżej, tam Diabły ze Schwarzhafen konkretniej i Manfreda. Niczym więcej ich nie zaatakuję, no ewentualnie jeszcze z sylwańskimi kusznikami, ale to nie jest jednostka, która była w stanie sobie sama z nimi poradzić. Także Wargeisty i Manfred od razu lecą na te całe żyrokoptery. Będziemy próbowali, nie wiem czy on tutaj ma. Ma magię śmierci. Abyśmy potrzebowali wąpierzowatą, żeby robić wejrzenie na gasza czy coś tam. I wtedy te magiczne pociski ewentualnie mogłyby im tam trochę zaszkodzić. Dobra, no to normalny szyk robimy w takim razie na ten moment. No i dobra, no co, no tutaj są dwa oddziały, tu jest, są trzy. Necromancer. Mortis. Okej, urządzenie Mortis. Mortis engine. Patrzmy sobie w ogóle, jakiś dziadek tam siedzi na tym Mortis engine. Rozmyślmy sobie wojska i spójrzmy na to. To wygląda to epicko, no mi się to tak podoba, jak ci rycerze cały czas galopują. To w ogóle chyba są rycerze z Bretonii, z tego co widzę, czy nie? O, zniknęli. I jak drze mordę na tym, to też jest wspaniałe. Wygląda to epicko, powiem wam. Dobra, już się tak nie drzy. Zaraz sobie tutaj wejdziesz do walki. Prędkość 53, 38 ataków zwarciu, 26 obrony. 40 pancerza, czyli nie za dużo, ale jest to jednostka odporna na magię 25%. Magiczna ochrona 8 dodatkowo. Miałem nadzieję, że będzie trochę odporny na fizyczne, ale widać nie. Dobra. Co, rozpocznijmy sobie bitwę. Wy się tutaj zbliżajcie. W sumie wy wszyscy też musicie się zbliżać. Nie ma to tamto z racji tego, że mają działo, nie? Okay, najpierw co? No pierwsze polecą tutaj te pociski. Tyk. Drugi zaraz będzie zionięcie. Chyba mi się spaskudziło. Szlak. Nie wiem, czy dlatego, że ja za szybko użyłem, czy jak. Dobra, zaatakowaliśmy. Nie za dużo zrobiło, no ale dobra. Tutaj sobie bioterek rzucamy, wzmocniony oczywiście. No to jest to. To jest ewidentnie to. Dobra, nasze Wargeisty lecą. Ty lecisz. No i cała piechotka również sobie tam gdzieś biegnie. Urządzenie Mortis, ponieważ tam trochę szybciej podbiec, zapomniałem o tobie. Musi kliknąć mocniej. Dobrze, Manfred, rób swoje. Okej, zaatakowaliśmy, możemy się wycofać. Trochę są irytujące te helikoptery, no ale dobra, nic nie poradzę. A mi bombardują mi von Karsteina, no dobra, spoko. O, i cyk do góry i strzelamy. Czy oni sobie w sumie strzelają, a nie wiem po co. No i najważniejsze, urządzenie Mortis, zapraszam cię do walki. Dobra, my tutaj sobie rzucamy urządzenie na gasza oczywiście. No, coś tam dostają. Najpierw zionięcie, teraz spojrzę wejrzenie. A, bo widzę, że już jest walka w zwarciu, także okej. Okay. Cyk. Wybijanie pancerza i tak dalej dla ciebie. Już zostali zapędzeni w kozi róg. Najwyżej sobie uciekną, a potem zaatakujemy tamtych, nie? No i urządzenie Mortis elegancko się regeneruje, zadaje obrażenia walczącym. I to jest właśnie to, co mi się najbardziej w tym podoba. Dobra. Rzućcie, nie traćmy tych sterników, czego to jest. Sternicy dokładnie. Wejdziemy na gasza znowu.
to jest nasz rumeczek. Mają dość spory zasięg, ale i tak nie dosięgnie. Okej, okay, już zrobione. Teraz Manfred tutaj niższy w tym momencie. No, jeszcze raz byśmy chciał mu przyłożyć. Dobrze. Dawaj tym spojrzeniem na gasza. On już nie będzie chciał walczyć. Ewidentnie. Zresztą zaraz padnie. Dobra. Nie istnieje. Teraz ty, dziadu. Okej, okay, trafiony, nadziany. Pięknie. Fargeisty znowu tutaj gonią. No i co, no możemy już tylko pogonić tak naprawdę, nic więcej. Już helikoptery też możemy sobie postrzelać. Dziadek będzie za nimi jechał i strzelał do nich wejrzeniem Magasza. Ty raczej nie zdążysz, chociaż próbuj, próbuj, próbuj. Niestety, no dobra. Jesteś strażnicy, tutaj jakieś działo tam ucieka, nic specjalnego się nie dzieje. Okej. Też nie zrobimy. Dobra. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Raty 261. No głównie przez to, że mieli te helikoptery. No. Jeden tam mógł sobie stać i właśnie strzelać. 96 zabitych. Działo na początku też zrobiło swoje. Tutaj mamy 200 zabitych. No to 60 tutaj od tych jednostek do walki w zwarciu i strzeleckich. No to chyba nie jest tak jakoś strasznie dużo. Urządzenie Mortis jest ekstra. 401 zabitych. Mimo że ma paskudnie słabe statystyki do walki w zwarciu. 2%. Chyba wolę wziąć za to pieniądze. O, kolejny poziom. Wziąć za to pieniądze i za te pieniądze potem się oczywiście odbudować. Eliksir leczniczy, spoko. Manfred, tu możesz mieć, co to jest, kamień świtu, odporność fizyczna 15%, to jest spoko. To sobie zostawimy. Tarcza Ptolosa, bo na zwarciu odnosimy ostrzał. To już lepsze błyszczące łuski byś miał. Namieszaj się jednostka powietrzna 15 pancerza, 9 obrony w zwarciu. Chyba wolałbym eliksir leczniczy albo lepiej czar kula ognia. Będzie super. To nie, rezerwa wiatr magii plus 5. Spoko. Kamienne natarcie. To jeszcze lepiej. No i ożywiony smok, super, jest wiadomo. Okej. Okay. No miecz piekielnej mocy to jest ten nasz miecz, którego nie będziemy zmieniać. Zapiszę sobie. Zamek Templehofu również mógłby się zacząć rozwijać powolutku. Bo przede wszystkim to Behafen, bo się zaczyna tutaj robić nieciekawie. Mamy Zawastrę. I mamy Kapelburg z Albajmu, którzy będą pewnie chcieli potem nas atakować. Ale okej. Tutaj ewentualnie będzie może się odbudować. Tu jeszcze 7 tur mamy. Na spokojnie utrzymamy. Jeśli nikt tu nie przyjdzie więcej i oni będą chcieli atakować nas ręcznie, to mamy po prostu zwycięstwo w kieszeni. Dobra, nagły atak sobie zróbmy, tak jest, zabijmy ich. No i te 2% możemy sobie uzupełnić. Dyscyplina plus 3 podczas walki z krasnoludami, jest spoko, kolejny zapisik. I co tutaj możemy zrobić? Wejrzenie na gasza ulepszyć na maksa, pijawkę duszy ulepszyć na maksa i rozkład duszy na maksa. Na ten moment. Dampy. Tutaj jeszcze 2 tury do naszych Banshee. Przychody 100, zawsze coś. Tutaj również będzie można krypty wampira zrobić. Ale nie będzie można, tylko będzie trzeba. Dobrze.
No i tutaj to już jest kwestia tylko dobrego rozstawienia się, naprawdę. Mają działo. Chciałbym się działa pozbyć. Jakbym się pozbył działa, to możemy zrobić sobie tą potem elegancką taktykę zmasowania tych naszych jednostek w jedno miejsce. Dzięki czemu nasz powiew śmierci będzie po prostu masakrowo. Tak samo urządzenie Mortis będzie się tam idealnie sprawowało. Zaryzykujmy sobie, bo to jest trochę słabo, jak tutaj to wygląda. Wargejsy gdzieś tam z tyłu mogłyby się ustawić. No, działo ma jako taki zasięg. Dobra, was tutaj porozstawiajmy. Cyk, 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 cyk. Okej, ciebie do środka, ciebie do środka. Manfred z przodu. Okucznicy gdzieś tam też do tyłu, do środka. Tak powiem. Jedynka, dwójka i ty będziesz trójeczka. Dobrze, rozmieść. Rozpocznij bitwę. No ja się przede wszystkim zastanawiam nad tym, czym bym mógł tutaj puścić, jakiego spela w to działo. Ktoś mi mówi, że najlepiej byłoby użyć purpurowego słońca Xyrusa. To jest w ogóle świetna okazja, by strzelić do nich z powiewu śmierci. Mamy akurat mocniony. Okej, okay. Tu 60 zabitych jest dobrze. Teraz to całe rzeźnienie nagasza, bo cofaj się na razie. Regeneruj się elegancko. Pierwsze jednostkę trzeba im uciekać. Musiałbym tutaj jednak zrobić te zombie, żeby nam przypadkiem nie wpadło do głowy temu przeciwnikowi, żeby nas tutaj wykończał pociąg działa, nie? No jeszcze trochę trzeba gadek magię zbierać. Okej, okay, mamy to. Tak to powinno właśnie wyglądać. No a teraz tak naprawdę już tylko oszczędzać te wiatry magii. Dobra, Wargeist od tyłu. Te armie już się tam zbliżają do naszych, więc jest ok. Nawet możemy sobie w zagłębieniu stać, to nie ma problemu. Tak, większość armii już tutaj przestała istnieć u nich, nie? Kto to jest? Tam jest strażnik obecny, co okej. Okay. Oj, sobie napytałeś biedy, przyjacielu. Dawaj, niż to działa. Chcę, żebyście ich zniszczyli na maksa. Nie pozostawiając sobie nikogo przy życiu. Dobra, konnicę wycofajmy, będzie tutaj świetna do pogoni. Również przeciwko kusznikom. Chciałbym przestać istnieć. Warhammer, nie? Ta magia to jednak jest naprawdę spoko. Dawaj, Manfred. Nie guzrem się tutaj z nimi. Bo zaraz przyjdzie tutaj czas na rzucanie czarów. A to jest gdzieś tam daleko. 5 zostało. No, teraz już trochę mniej na pewno. 3-2. Nie wiem, czy jest sens jeszcze atakować ich. O, 1. Dość brutalnie pewnie został zabity. Tak jakby jakąś animację zrobił. No i odgryzł mu głowę. Okej. Okay. Dla mnie w porządku. Dobra, ile tam zostało? 6. Wszystkich macie wybić.
A, oczywiście, można przecież robić te nasze zombie. To nam podniesie trochę poziom hapsa. Też nie z tego pasowego, dobra, mamy chuj tych. To by było dobre? To by było dobre? To by było dobre. O, leciątko. To powinienem od początku już używać, nie wiem czemu nie używałem. Dobra, Fargeisty, zapraszam was do tyłu. Ciebie zapraszam do atakowania. Tutaj postaw jeden z zombie. Się mieli z kim bić. Teraz nie strzelali za bardzo. No i konnica od boku. No i czekamy na krasnoludków. Okej, no i jedna konnica już może lecieć na nich. Urządzenie Mortis też nie się od razu wbija. Tu też się można od razu wbijać. Lecz nas tutaj wszystkich. Wejść tam do środka, ty również się bij z nimi. Okej. No i myślę, że mamy tutaj pozamiatane. Dobra, teraz ty. Coś pięknego. Nie ustawiliśmy jakoś najlepiej, ale ty tutaj, Mortis Engine. Wbijaj mi tutaj. Jest jak to niższy. Jakim spada hubs. Mają cały czas tutaj, wchodzi elegancko. Jak to ma w ogóle zasięg? Ol jest strasznie wielki. No i mamy po robocie naprawdę. Teraz tylko gonić te jednostki, szkoda tak blisko krawędzi są, no ale dobra. Może nie w tego co? Gdzieś tutaj bardziej. Was też bym tam wysłał, tylko jeszcze chwila momencik. O dobra, teraz możecie atakować. No coś zabójcy śmieszni. Dobra, zamordować. Się pójście na tamtych, atakujcie tam. No i przyspieszmy to. Dość szybko padli ci zabójcy. Przyznam bez bicia, szczerze. Dobra, wy się wycofajcie, bo tylko nam tutaj przeszkadzacie. Chyba straciłem jakąś jednostkę. Czy nie? Chyba nie jednak. No ładnie, 14 strat, dość mało, nie? Teraz krasnoludy pożałują tego, co zrobiły. Musiałem też sprawy załatwić na północy z Imperium, z Talabajmem przede wszystkim. Nie mogę mieć za dużo wrogów naraz, bo to jest problem. Tak samo teraz jest lipa z tymi Skavenami, co zajęli Drakenhof. Bo na pewno zajęli. Come, impress me. Okej, okay. Tu jest spokój. Jak teraz wyglądamy z wami, co? No, mocno się tutaj poprawiło, 17 aż dzięki temu, że zabijamy krasnoludy. No i przy tym poprzestańmy, dobra, okej. Okay.
Już. Czyli dampa to by damy. Tutaj moglibyśmy Waldenhof na Nidling zaatakować. Essen, Nagenhof. Bo nie wiem, czy tutaj ktoś więcej ma jeszcze. Chyba nie ma. A armia nie wygląda jakoś zbyt straszliwie. 7 tur, tak? To, co by nam się przydało teraz, to oczywiście jest kolejna armia. Ale na razie nas nie stać niestety. Ten jest strasznie tutaj drogi. Mamy oczywiście u nich potem... O, utrzymanie minus 10% dla wszystkich jednostek. Ale to jednak trochę potrwa. Skaveni ujawnieni. Jak my z nimi wyglądamy? Przyjazny, dobra. Zamek Drakenhof na razie tutaj nie... O Jezus Maria, jaki garnizon porąbany. Wielki od razu. No ale sam Szajs tak naprawdę stoi. Mobilność przede wszystkim. Magiczne posiłki i powiew śmierci na raz, poproszę. A my teraz moglibyśmy iść na Mordheim. Że Manfred się elegancko regeneruje. Tutaj wyglądamy dobrze, na poprawa na 14 jest ok. Teraz trzeba wszystko jakoś tutaj rozmyślnie zrobić, bo nie chciałbym przez przypadek czegoś sknocić. Druga na Heim plus 8. Niszczyć Mordheim. Potem zniszczyć Kappelburg. I będzie luz. Dobra, on nie ma tej armii, ja zawracam religiem. Niech on tutaj naprawia ład publiczny. Jak tam wampiryczne spaczenie, w ogóle 15%, to straszna lipa. 53 i minus 3%, trzeba będzie jakiś koksownik tego tam magicznego ognia zrobić. Nie widzę innej możliwości. 6 i plus 4 to w głównym mieście sobie zrobimy. Limit i poziom, i to też jest ważne. I osarium. A po na początku mogiła, wchodzi. Nie ma rady. 1200... Coś dobra, niech coś na razie samo naprawia. No. Nie chcę na to pieniędzy wydawać specjalnie. Wódz Fisk, prawie jak Wilson Fisk. Dobra, zbroja z Templehof, no właśnie. A, trzy prowincje. No to chwilę to zajmie. Zaczynamy się odkuwać i to jest dobre. O, dupala. A nie, no ja bym musiał... Ale z kim, co... Macie sojusz z nimi? No Mordheimu nie mogę teraz atakować. Muszę iść na Waldenhof. No nie ma innej opcji. Atakuję was. Nie wiem, czy to jest dobre to, co zrobiłem. Sobie zapiszę, bym chciał tutaj nagły atak zrobić. Nie nagły atak, tylko automacik. Dobrze jest. 2000 jest ok. Jakiś miecz berserkera, trochę poziomu na pewno. Grabież i okupacja Waldenhof. No, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo... zregenerować się musiałem jak najszybciej, nie? Żeby zaraz walczyć z krasnoludami dalej. Dobra, i mamy teraz wieczny strażnik albo coś tam innego. Dajmy sobie to. Oni pewnie zaraz zaatakują ten Karak Kadrin. To mi już przestaje śmieszyć. 234 złota, no jak zwerbuję tego kolejnego lorda. Za jedną turę będzie można ją zwerbować dobrze. Dobra, wchodzisz ty i robisz sobie szkielet, ty. Już zombie też by były dobre na początek. To teraz tutaj się opracowuje, powiedzcie mi, ofiarna Hexenacht. To jest spoko. Patrzenie to też będzie spoko. Powiem wam, że ta infiltracja szlachetnych rodów też będzie spoko. Bo na pewno przyda nam się tutaj trochę odsapnąć pod względem politycznym. Porażka nie szkodzi. Nie przejmuj się.
To na razie nic nie robię. Jest dobrze. No i Francja, elegancja. I o to nam chodziło. Odpuścili sobie Karkadrin, tam będę mógł sobie wzmocnić obronę. Ale to wszystko oczywiście w następnym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. I co? Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!